zrozumienie? Przecież prosiliśmy panią Spencer, żeby przywiodła nam chłopca. Czy w domu sierot nie było chłopców? Owszem, jest ich tam bardzo wielu. Ale pani Spencer powiedziała, że państwo życzą sobie... No, zasiadaj. Musisz coś zjeść. Dziękuję. Nie mogę teraz jeść. Chyba, że to nie jest takie łatwe. Prawda, proszę pana? Mnie to nie przeszkadza. Ale pan będzie się gniewać. Ale tak przyjemnie namówić się do syna. Śmieją się ze mnie, że używam zbyt obrazowych wyrażeń. Ale jeżeli ktoś ma piękne myśli... Lecz to się zawsze podnosi. Rzeca duża ze złości, sama siebie, mam sama siebie. To jestem brzydka i ruda. Ale z kątami. A rzecz tak mi się uda. Dziecko. Aniu, wyjdź teraz trochę do ogrodu. Nie, proszę pani, nie mam odwagi wyjść. Jeżeli tu nie zostanę, to po cóż mam pokochać ten ogród i to zielone wzgórze? Podziękować Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, jakich doświadczyłaś i pokornie poprosisz go o spełnienie twoich życzeń. Dobrze, proszę pani. Postaram się najlepiej, jak potrafię. Tylko chwilę pomyślę. Powiem, litościwy Ojcze Niebieski. Ach, uważaj! Serca i najserdeczniejszą, której będę mogła powtarzać.